Witam Was serdecznie. Jeżeli zdarzy się Wam kiedyś sytuacja, że macie sobie pralkę automatyczną, każdy ją w domu ma, zdarzy się taka dziwna sytuacja, że pralka nie będzie wylewać wody. Czyli będziemy mieli pralkę pełną wody, w tym wypadku akurat już mam opróżnioną pralkę, ale skutecznie przed chwileczką udało mi się naprawić pralkę samoczynnie. Jedyne co było mi potrzebne tak naprawdę to śrubokręt i nic więcej. Już mówię o co chodzi. Czyli tak, macie sobie włączony jakiś program, no tu w tym wypadku 14 to jest wirowanie, 15 to jest wypuszczanie wody, jeszcze ostateczne. Więc tak, na programie 14 powinna się uruchomić wirowanie i dodatkowo wypompowywanie, czyli pompa powinna wypompowywać wodę, która jest zebrana w zbiorniku. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy wiruje nam, wiruje albo i nie, ale pompa nie wypuszcza wody, czyli nie wylewa jej za pralkę, czy zależnie gdzie mamy podłączony odpływ wody. W tym wypadku tutaj odpływ wody jest poprowadzony wężem do zbiornika przelewowego, który tutaj jest, i z tego zbiornika idzie sobie dalej już do kanalizacji. Tak więc, po pierwsze, jeżeli mamy pralkę pełną wody do jakiegoś tam poziomu, ale jest to na pewno ileś tam litrów, co możemy zrobić? Mamy dwa sposoby. Najpierw musimy tą pralkę opróżnić. Dlaczego musimy ją opróżnić? Ponieważ musimy się dostać do filtra. Każda pralka ma gdzieś w dolnej części filtr. Zazwyczaj jest to w dolnej części pralki. Ja tutaj mam taką listwę zaślepkę, tak więc trzeba ją ściągnąć. Ona zazwyczaj jest na zaczaskach, więc wystarczy ją po prostu ściągnąć. I jak widać, mamy tutaj filtr z prawej strony. To jest pralka stara, około chyba 10 czy 8 lat ma, ale sprawuje się dość dobrze, dlatego jeszcze jest. Pralka Indesit, model WG 300, 835 TX. Ok, mamy tutaj filtr. Jeżeli ręką bym próbował teraz wykręcić ten filtr, oczywiście dam radę odkręcić ręką czy dwoma, ale zacznie się tu lać woda powoli, a mając pełen zbiornik wody, ta woda będzie się wylewać, będziemy tracić kupę czasu, czyli będziemy dawać co chwilę jakiś ręcznik, do niego wlewać i zajmie to pół godziny do godziny, więc będziemy się bawić i bawić. Najlepszym sposobem jest wziąć węża odpływowego, czyli tego, którego tutaj mamy. Ja tak przed chwileczką zrobiłem. Odkręcić. Akurat tutaj mam opaskę zaciskową metalową, więc odkręcić śrubokrętem tą śrubkę i ściągnąć węża. Ściągnąć węża tak, żeby leżał przy podłodze i znaleźć jakieś naczynie typu miska i położyć. Wtedy tego węża wkładamy do miski i woda zaczyna opróżniać się z naszego zbiornika i przelewać się tym wężem do miski. Jeżeli miska już będzie pełna, to znowu węża dajemy do góry. Wtedy woda będzie się cofać z powrotem do pralki. Druga osoba albo ta sama wylewa z tej miski, znowu kolejna i tak aż opróżnimy całą pralkę. Być może dwie, trzy takie miski nam to zajmie. Gdy już wypróżnimy maksimum, ile uda nam się za pomocą węża opróżnić, nie może to być wiadro, bo nic się nie wyleje. Musi być maksymalnie nisko, tak żeby było około poziomu filtra. Jeżeli już wylejemy, to z powrotem bierzemy tego węża, wkładamy, możemy go z powrotem zamocować, czy to mamy do na przykład, nie wiem, jakiegoś syfonu. Ja tu akurat, jak widzicie, mam do takiego naczynia zamontowane, ale można też oczywiście zamontować gdziekolwiek go macie, czy na przykład do wiadra chwilowo. Kolejna rzecz. Musimy tą pralkę do siebie przysunąć i odchylić tak, żeby stała na tych dwóch ostatecznych kantach z tyłu, czyli na dwóch rogach, żeby ona stała. Musimy odchylić tak, żeby ona tak stała sobie oparta o ścianę. Oczywiście dobrze, żeby jedna osoba trzymała ją dodatkowo jeszcze, żeby czasami nam nie spadła na głowę, chociaż nie będziemy głowy wkładać pod pralkę, ale chodzi o to, żeby ona stała tak do tyłu. Dlaczego? Dlatego, iż woda, ta, która jeszcze pozostała, będzie gdzieś tam z tyłu pralki i zostanie. Więc my będziemy mogli swobodnie sobie odkręcić tutaj filtr i zobaczyć, co znajduje się za tą pokrywką otwieraną. A zapewniam Was, że powodem Waszych wszystkich problemów z tym, że pralka nie wypuszcza wody, w 99% będzie to, że po odkręceniu
tego tutaj zaczepu czy tej zakrętki i wyciągnięciu jej, zobaczycie na końcu 4 lub 5 takich łopatek od pompy odprowadzającej wody. W moim przypadku, w co nie wierzyłem, myślałem, że się pralka zepsuła, coś poważniejszego, odkręciłem to na pralce, oczywiście będącej opartej o ścianę, i ktoś tam trzymał sobie ją jeszcze, żeby nie upadła. Wyciągnąłem taki kawałek części, tak jakby jakiejś części z buta. Nie mam jej tutaj, już wrzuciłem do śmietnika, ale znajdowała się ona na samym końcu, czyli wkładamy dwa palce. Oczywiście najważniejsza rzecz, zanim jeszcze gdziekolwiek włożymy palce, wyciągnąć pralkę z prądu, czyli wtyczkę. Ale to jest chyba jasne, czyli najpierw oczywiście wtyczkę wyciągamy. Ok, tak więc jeżeli mamy oczywiście wtyczkę wyciągniętą, to robimy na samym początku. Przepraszam, trochę późno o tym powiedziałem, ale jeszcze nic się nie stało. Więc odkręcamy, wkładamy tam palce i dookoła, na samym końcu przy tych łopatkach, sami pewnie zauważymy, że te łopatki są zablokowane i coś je blokuje. Więc jak pomacamy tam palcami dookoła, na samym końcu, to wyczujemy, jaki element, na przykład moneta, na przykład spinka, na przykład jakaś wsuwka do włosów, albo jakiś element, nie wiem, z butów, z kurtki, z jakiejś kieszeni, cokolwiek. U mnie to była taka malutka, tak jakby plastikowa albo metalowa blaszka, taka mała, jakaś część z jakiegoś prawdopodobnie ubrania, może coś gdzieś w kieszeni leżało. Nie mam pojęcia, co to było i dotychczas nie umiem zweryfikować. Poszło już to do śmieci, ale po wyciągnięciu tego i samoczynnie, gdy jestem w stanie tymi łopatkami, które są na samym końcu, obracać, jeżeli jestem w stanie obracać, to już 99%, że problem mamy załatwiony. Oczywiście wyczyśćmy wszystko, co jesteśmy w stanie wyczyścić, co tam zobaczymy. Jeżeli to wyczyścimy, z powrotem zakręcamy tą zakrętkę tutaj, którą widzicie. Pralkę odchylacie z powrotem do stania na czterech gumach, czyli tak jak teraz sobie stoi. Wąż mamy podpięty, włączamy oczywiście zasilanie do prądu. Jeżeli mamy już zasilanie podłączone, co nam pozostaje? W tym momencie mamy pralkę opróżnioną z wody, więc pozostaje nam znaleźć sobie jakiś program, który napełnia wodą. W tym wypadku tu jest chyba 13, napełnianie wodą. No to bierzemy sobie 13. O, w ten sposób. Obroty tu akurat max 800. Uruchamiamy. Czekamy. Ok, napełnia się wodą. Podkreślam jeszcze raz. Ta pralka kompletnie nie wypuszczała wody. A w związku z tym, że nie wypuszczała wody, to też nie chciała się obracać szybciej niż takie wolne obroty. Taki był problem. Tak więc już myśleliśmy, że jutro idziemy do sklepu i kupujemy nową pralkę, co nie byłoby pewnie problemem. Ale skoro można spróbować coś naprawić, warto. O, widać, że już się bęben tam powoli będzie zapełniał zaraz. Po co kręcę ten film? Jestem przekonany, że wielu z Was może pomóc. Warto sobie go zobaczyć, nikomu to nie szkodzi i czyli inaczej, trzeba pamiętać, że ten tutaj filtr, czyli ten otwór, ta klapka po otwarciu, to nazywamy ogólnie filtrem, ale tak naprawdę na samym końcu jest pompa, czyli łopatki pompy, która powinna się kręcić i gdy ona się kręci, to wypuszcza wodę na zewnątrz. Jeżeli coś zablokuje te łopatki, no to mamy właśnie taki problem. O, woda już się wlewa, że się ta woda nie chce nam wylewać i być może nawet nie chce przez to się nam kręcić pralka. Dobra, wody już mamy, jak widzicie, trochę, na pewno ileś litrów, więc zatrzymamy ten proces poprzez wyłączenie pralki. Zobaczmy, ile tam wody mamy. No, ileś tam litrów mamy. Teraz opróżnienie pralki to jest 14, więc dajemy 14. Spróbujmy już. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tutaj komentował na zasadzie, o jaka brudna pralka, albo coś w tym stylu. Ok, nasza woda, jak widać, śmiga. Ok, czekamy jeszcze chwilę.
oczywiście, jeżeli wszystko będzie ok, to tą zaślepkę możemy swobodnie, spokojnie sobie założyć tak jak była, czyli w te miejsca zaczepowe. Ja już wiem, że to działać powinno, bo już wcześniej przetestowałem, ale pomyślałem, że o, już słychać, ja już to czuję, że woda tędy płynie, słychać jak do zbiornika wpada woda. Pompa pracuje stabilnie. Tak więc w tym miejscu znajduje się filtr. Odkręcić, wyczyścić, pamiętać najważniejsze. Na samym początku odłączamy prąd. Spuszczamy wodę, czyli odkręcamy węża tam, gdzie go mamy zamocowanego i do miski zlewamy wodę. Na pewno nic nam się jakoś tu szczególnie nie wyleje. I gdy już zlejemy wodę, wtedy ten wąż albo wkładamy do jakiegoś naczynia, albo z powrotem przekręcamy do miejsca docelowego. Chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Przechylamy pralkę do tyłu. Trzeba bezpiecznie, najlepiej druga osoba, żeby trzymała tą pralkę, ale też można spokojnie ją trzymać jedną ręką. Odkręcamy filtr. Wkładamy te paluchy dwa do samego końca. Sprawdzamy, czy poruszają się łopatki w obie strony i szukamy tam na samym końcu jakichś elementów. Jeżeli czegoś nie znajdziemy, to poszukajmy 5 razy albo i 10 razy. Uwierzcie mi, że coś tam znajdziecie, albo wsówkę, albo monetę, albo jeszcze jakiś inny element mały, plastikowy, metalowy, gumowy, cokolwiek mieliśmy w kieszeniach, albo jakaś część nam odpadnie po prostu podczas prania z butów, jeżeli ktoś buty pierze i tym podobne, i problem zostanie usunięty. Wyciągamy paluchami wszystko, co się da, i gdy już wysuniemy, z powrotem zakręcamy zakrętkę. O, takiej sytuacji jak teraz tutaj, czyli że obroty pralki wzrastają do tych wyższych, około 800, nie było. Problem polegał na tym, że te takie wolne obroty jak teraz są, bywały. Znaczy były, o, ale nie przeskakiwał do tych szybszych obrotów, woda w ogóle nie wyciekała z pralki. No i tyle. Dobra, sorry, rozgadałem się w tak prostej sprawie, ale mam nadzieję, że każdy z Was sam sobie naprawi pralkę, gdy sytuacja będzie taka, że nagle żona powie, albo żona, zależy kto oczywiście pierze, powie: mężu, pralka nie wylewa wody, co ja teraz biedna zrobię, zaleje nam mieszkanie. No to oczywiście co? Sami spuszczamy wężem wodę do jakiegoś naczynia parę razy i gdy spuścimy pralkę do tyłu, odkręcamy filtr, wyciągamy i sprawdzamy paluchami dokładnie, co tam jest. Na pewno coś znajdziemy, coś co blokuje te łopatki. Jeżeli sytuacja będzie taka, że nic tam nie blokuje łopatek, prawdopodobnie ten cały zespół, czyli to, co ten filtr tam razem z pompą, to jest powiązane, trzeba będzie wymienić na nowe. W sklepach można to kupić bez najmniejszego problemu. Ale oczywiście zanim się cokolwiek wymieni, warto zapoznać się z instrukcją obsługi pralki, albo na przykład wpisać w Google model pralki. Może być sytuacja, że pod pokrywą główną, z tyłu są dwie śrubeczki, odkręcamy i się ściąga. Mogą być na przykład jakieś bezpieczniki i po prostu jakiś bezpiecznik padł. W tej pralce szukałem, nie znalazłem żadnego, tak więc nie ma bezpieczników. Więc u mnie sprawa się zamknęła na tym, że wystarczyło wyciągnąć jakąś blaszkę, która tam była. Jeżeli dalej by to nie działało, to albo bym sobie kupił po prostu nową pralkę na gwarancji, co jest świetnym rozwiązaniem, albo bym kupił ten zespół, jeżeli chciałbym oszczędzać ten zespół. Ta pompa, która tutaj się znajduje, odpływowa, ona chyba kosztuje około 100-120 zł, tak mi się wydaje, ale ja bym na pewno nie inwestował, kupiłbym pralkę. Czekam tylko na sytuację, aż się w końcu zepsuje, ale to co się zepsuło, było prosto do naprawy, jak widzicie. O, już woda, wody już tam nie ma, puściutko, pompa cały czas pracuje, cały czas wypuszcza wodę, to co cały czas skrapla się, schodzi w dół, schodzi na dół przez pompę do końca wężem i w tym wypadku wlatuje do tego zbiornika. Tak więc ja sobie dzisiaj sam naprawiłem pralkę, żona ze mnie jest dumna, cieszę się bardzo. Tak więc mam nadzieję, że Wam też w tym pomogę. Pomogłem opisując, o co tu chodzi. Sprawa jest bardzo prosta i tylko mi był potrzebny śrubokręt krzyżak do odkręcenia tego oto tutaj, tej oto śrubki, nakrętki. No i oczywiście jakieś naczynie w postaci niskiej miski. Wiadro się nie zda. Musi być coś bardzo niskiego, i czyli takiego mniej więcej, gdzie będziemy wlewać wodę i ta woda, ważne żeby ten wąż był od samej pralki cały czas przy podłodze, czyli musimy go docisnąć. Wtedy ta woda cała z pralki spłynie wężem. O, już się skończyło pranie, pralka jest pusta. No, nie otworzę, bo teraz jest blokada, ale cała naprawa na tym właśnie polegała.
żeby wyczyścić filtr. Pozdrawiam Was.